Nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie jestem człowiekiem, który lubi ciasne pomieszczenia. Nie lubię miejsc, w których trzeba, gdzie jest jakby ograniczona swoboda ruchów, czy z wielkim trudem się przeciskać. Zawsze podziwiałem ludzi, którzy wkładali wiele trudu w to i wkładają wciąż, żeby wchodzić w jakieś wąskie szczeliny skalne, żeby zobaczyć jakieś jaskinie. No i pewnie to, co widzą, nigdy nie stanie się udziałem moim, bo ja nie cierpię takich miejsc. I ci ludzie mogą zobaczyć coś, co większość ludzi nigdy naprawdę nie zobaczy. Ja wolę przestrzeń i lubię przestrzeń. Ciasne miejsca wzbudzają we mnie niepokój, jakieś fobie. Są to miejsca, które ograniczają człowieka, ale kiedy ktoś by mnie zachęcał, że zobaczę coś, czego inni nie zobaczyli, nie wiem, chyba bym się na to tak czy inaczej nie pisał. Podziwiam takich ludzi, mają takie swoje hobby i okej. Ale są jednak miejsca, których chciałbym się znaleźć. Jak się okazuje, żeby tam się znaleźć, to znowu trzeba trochę wejść w taką jakby ciasną przestrzeń, w ciasną szczelinę. I chciałbym dzisiaj o tym trochę powiedzieć. Wyczytałem o tym w Biblii, nie jest to żaden mój wymysł. Jedno z takich miejsc, w którym chcę się znaleźć, i mam nadzieję, że dzisiaj wy też, to niebo. Niebo dla nas jest taką perspektywą otwartą, wielką, przestrzenną i tak dalej, ale okazuje się, że żeby to zobaczyć, żeby tam się dostać, to trzeba przejść przez ciasne miejsce. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, bo ja wierzę w niebo, wierzę, że tak jak czytaliśmy dzisiaj w Księdze Izajasza, jest to miejsce bez płaczu, miejsce bez bólu i bez łez, bo tak Biblia o tym miejscu mówi i to nam jakby obiecuje. To jest miejsce, kiedy jak czytamy Boże Słowo, to znajduje się Boży tron, gdzie jest sam Bóg, Syn Boży, Duch Święty. Miejsce, gdzie, co dla nas chyba jest nawet niewyobrażalne, nie ma grzechu. Żaden grzech nie będzie tam stał nam na przeszkodzie, by być w pełnej obecności Bożej. To się wydaje tak nierealne, coś tak niesamowitego, że dla nas ludzi żyjących w perspektywie tu, teraz, ograniczonych czasem, przestrzenią, ograniczonych grzechem, no wydaje się to czymś niezwykłym, niesamowitym. Ale jest takie miejsce, to jest, gdzie jest Boża obecność, to jest niebo. Wierzę, że są tam rzeczy, których ani twoje oko, ani moje oko nigdy nie widziało i nieporównywalne jest to z tym, co nawet najpiękniejszego widzimy tutaj na ziemi. Boże Słowo mówi, że tam będę gościem na takiej uczcie. I Izajasz też o tym pisał, że Pan Bóg Jahwe zostawia stół, gdzie naprawdę będzie bogato na tym stole zastawione. To tak, jak wiecie, jak na dużym, dobrym weselichu. Ja lubię takie weselicha, lubię, jak jest dużo dobrego jedzenia, efcia, no, lubię, lubię. Ja tak piszę Boże Słowo, tam będziemy gośćmi przy takim stole, gdzie gospodarzem będzie sam Pan Jezus Chrystus. I to, co jest ciekawe, to obecnie tam, z tego co rozumiem i czytam Słowa Bożego, trwają takie przygotowania, więc no dość duże to będzie wydarzenie. Tam nie będzie kłopotów również mieszkaniowych, wiecie, to tak tutaj na ziemi. Tu mamy mnóstwo, ale tam nie ma kłopotów mieszkaniowych. Jezus powiedział, że idzie przygotować nam mieszkania, więc wierzę w niebo, wierzę w takie miejsce, które opisuje nam Słowo Boże i wierzę w ten opis, który nam zostawia Biblia. Jest tylko jedno wyzwanie. Jedno aż wyzwanie, ciasne wyzwanie, wąskie wyzwanie. Nie da się tam dostać inaczej, jak tylko przez wąską bramę. Jak słyszę wąska i brama, brama by jeszcze przeszła, ale wąska, no to wiecie, już na mnie działa trochę tak niekomfortowo. Wejście przez tą wąską bramę jest wyzwaniem i Pan Jezus nigdy tego nie ukrywał. On mówił wprost: wielu będzie chciało wejść, ale nie będzie mogło. Szukajcie, wchodźcie przez wąską, ale wielu będzie próbowało, ale nie da rady. Żeby przez nią wejść, to tak jak z tymi szczelinami, no nie da się wchodzić tam i nie płacić pewnej ceny, ceny poświęcenia. Pan Jezus w drodze do Jerozolimy i można powiedzieć, w wielu kościołach ten tydzień jest takim tygodniem, w którym ta cała droga do Jerozolimy będzie rozważana. Ludzie czytają te teksty, szczególnie końcówki Ewangelii, które jakby opisują ten ostatnie dni Pana Jezusa, kiedy idzie w stronę Jerozolimy, w stronę Golgoty. Oczywiście polecam wam też
że to by było może nawet fajne i budujące, jakbyście w tym tygodniu te teksty właśnie sobie sami też w domach waszych czytali i skupili się nie na nowych zachorowaniach i innych sensacjach, które mają miejsce, ale na tym, że Jezus Chrystus 2000 lat temu naprawdę uczynił dla nas niesamowitą rzecz, więc warto o tym czytać, zachęcam was do tego. I kiedy idzie do tej Jerozolimy, to ktoś zadaje mu to pytanie, nie wiemy kto, ale zadaje mu to ważne pytanie, Łukasz przynajmniej nie mówi kto. 13 rozdział Ewangelii Łukasza, 23 wiersz mówi tak. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? No, to jest pytanie. Pytanie, które zrodziło się w czyimś sercu, pytanie, które być może zrodziło się w wyniku słuchania nauk Pana Jezusa, być może poprzez słuchanie tych nauk i widząc oczekiwania, które, o których też mówi Pan Jezus, zrodziło się to pytanie, no to w takim razie kto może być zbawiony? Czy wielu będzie tych ludzi? Jak pamiętacie, ewangelista Łukasz, czytamy to już od jakiegoś czasu, on jakby im bliżej Jerozolimy, tym więcej Pan Jezus kieruje uwagi na swoją osobę, na zbawienie, które przynosi i na to, że człowiek musi podjąć w życiu jakąś decyzję. W lewo albo w prawo, ale musi ją podjąć. Więc rodzi się to pytanie, ten ktoś zadaje to pytanie, może zadaje je ktoś, kto jest faryzeuszem i widzi, że to, w co wierzył do tej pory jest niewystarczalne, że dobre chęci nie wystarczają w stosunku do tego, co mówi Pan Jezus. Dla wielu ludzi ci faryzeusze byli takimi duchowymi przywódcami, można powiedzieć, którzy w ich mniemaniu najbardziej nadawali się do zbawienia. Można by powiedzieć, może nawet myśleli kategoriami, jeśli nie oni, to kto może być zbawiony? Tymczasem Jezus ciągle obnażał ich grzech i wskazywał na potrzebę uwierzenia w Niego. Może to pytanie padło w wyniku tego, że ktoś myślał, no właśnie, jeśli ludzie nie żyją tak jak ja, takim właśnie duchowym życiem, faryzejskim życiem, to przecież niewielu będzie, bo tylko my jesteśmy tymi naprawdę świętymi. Bo jakkolwiek, ja nie wiem, co było przyczyną zrodzenia się tego pytania, ale ono padło. Również dzisiaj ludzie mają swoje poglądy na temat Pana Boga i też się z nimi pewnie spotykacie w swoich domach, w swoich miejscach pracy, w swoich szkołach, uczelniach. Ludzie są też przekonani, że ich religijność, dobre czyny, właściwe postawy mogą zagwarantować im zbawienie. Kiedy wchodzimy na takie tematy zbawienia, życia wiecznego, to wielu ludzi ma jakieś swoje poglądy, czasami wpojone, czasami wyniesione z domu, niekoniecznie jakieś tam skrajnie złe, ale przekonania, że wystarczy być religijnym, przekonanie, że wystarczy nie czynić nic złego, wystarczy być dobrym, to są pewne powszechne przekonania, które ludzie mają. I inne powszechne przekonanie, że no tak czy inaczej, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, to ja to często mówię, no ale no ten argument po prostu często pada w takich rozmowach. Wszystkie drogi, nieważne w jakiego Boga wierzysz, najważniejsze, że w jakiegoś wierzysz, że wszystkie drogi prowadzą do jednego Boga i nie ma znaczenia, jak ty go nazywasz. Są ludzie, którzy są przekonani, że tak czy inaczej wszyscy będziemy zbawieni. To jest pogląd teologiczny, uniwersalizm, że w końcu i tak czy inaczej wszyscy będą zbawieni. Ale czy to jest prawdą? Czy naprawdę możemy powiedzieć, że możemy mieć tutaj różnicę zdań, różnicę poglądów, że każdy może myśleć w tym temacie, co chce. Jeśli wrócimy do słów Pana Jezusa i do Jego odpowiedzi, którą teraz będziemy czytać, to zobaczymy, że tak nie jest. Że Pan Jezus jasno sprecyzował, jaka jest droga zbawienia. I czytamy w tym 13 rozdziale, 23 wiersza, końcówka 23 wiersza, On zaś rzekł do nich. Na pytanie, czy wielu będzie zbawionych, czy niewielu, Pan Jezus mówi, starajcie się wejść przez wąską bramę. Czyli odpada pogląd wielu możliwości, wielu dróg, wielu opcji. Wąska brama gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A On powie Wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconym.
i przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wiecie, czytam ten tekst i nieraz go czytałem. Nieraz się nad tym zastanawiałem, czytałem mnóstwo kazań, opracowań, komentarzy, fajnych, budujących, zmieniających myślenie. Ale kiedy czytałem ten tekst teraz, pomyślałem sobie, co on mówi? No wąska brama po prostu jest wąską bramą. I w żaden sposób nie możemy tego zmienić. Jezus mówi, i to jest jasno w tekście napisane, że wielu będzie chciało przez nią wejść, będą mieli jakieś pragnienie, jakieś chcenie, ale nie będą mogli. To znaczy, że co? Dlaczego będą ograniczeni? Dlaczego to będzie niemożliwe? Nasz Pan mówi bardzo wyraźnie, że któregoś dnia, dalej w tym tekście, drzwi do Królestwa Bożego będą zamknięte. Że przyjdzie taki moment, w którym te drzwi po prostu zostaną zamknięte, nie będzie możliwości już wejść przez nie. W tym dniu wielu ludzi znajdzie się wciąż będzie się znajdować na zewnątrz. I chyba najsmutniejsze jest to, że na zewnątrz znajdą się również ludzie, którzy byli gdzieś przekonani, mieli przekonanie w swoim sercu, że oni znajdą się w środku, a jednak tak się nie stanie. Ze słów Pana Jezusa dowiadujemy się, że ci ludzie będą kołatać do drzwi, będąc przekonanymi, że być może tylko to jest małe nieporozumienie, że to nie może tak być, że oni nie znajdą się, że ten uniwersalizm, że Pan Bóg zmieni zdanie, gospodarz zmieni zdanie, uchyli te drzwi i będzie można się tam jakoś prześlizgnąć, że na pewno będzie można coś tam jeszcze zrobić, urobić Boga, przekonać Go, że no nie byliśmy tacy źli, że byli gorsi od nas, przekonać gospodarza do zmiany zdania. Ale z tego, co Pan Jezus odpowiada na to pytanie, to wychodzi na to, że takiej możliwości nie będzie. Będzie za późno. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że dzisiejszy świat bardzo mocno opiera się na znajomościach. Jak nie możesz czegoś załatwić, to ludzie mówią, musisz mieć plecy, musisz mieć znajomości. Często to widzimy, to widać w wielu sferach życia. Może nawet czasami, nie wiem jak wy, ja czasami czuję oburzenie, gdy ludzie wykorzystują w taki dość nonszlanski sposób jakieś swoje znajomości, by ich sprawa została pchnięta do przodu kosztem innych ludzi, rozpatrzona pozytywnie, czy w jakiś sposób załatwiona, a inni ludzie muszą oczekiwać i nie mają takich możliwości. I czujemy nieraz, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Takie zachowanie jest normalne, że tak powiem, w tym świecie. Niestety, jeśli chodzi o wejście do Królestwa Bożego, to tam nie ma znajomości. Nie możemy powiedzieć, że znamy apostoła Pawła, albo znamy pastora jakiegoś tam, albo byliśmy w grupie u brata X, albo chodziliśmy do zboru ewangelicznego i to powinno wystarczyć, to powinna być nasza wejściówka. To nie będzie kwestia znajomości. To nie będzie kwestia żadnych możliwości. Jedyna znajomość, która się w tej kwestii, która ma znaczenie i która ma ogromne znaczenie, to jest to, czy człowiek poznał Pana Jezusa Chrystusa. Czy znał gospodarza? Ktoś powie, no ale jak to? No przecież znamy Pana Jezusa. Uczymy się na lekcjach religii, uczono nas, ksiądz nas uczył, w kościele nas uczono, na szkółce nas uczono. No przecież wiemy, kim jest Pan Jezus. Wielu ludzi nawet może ma świadomość historyczności Pana Jezusa i Jego bycia tutaj na ziemi 2000 lat temu. Może niektórzy, tak jak ci ludzie opisani w Ewangelii Łukasza, może będą się zastanawiać, ale jak to? Przecież się znamy, jadaliśmy z Tobą, czytamy, że piliśmy przed Tobą, siadaliśmy przy stole razem, na naszych ulicach nauczałeś, więc się znamy. To jest przecież fajna znajomość, powinna być wystarczająca, żeby znaleźć się po drugiej stronie drzwi. Musisz nas kojarzyć, byliśmy w tym tłumie, kiedy słuchaliśmy Twojej nauki, może kiedy pomnożyłeś chleb i rozdałeś 5000, byliśmy w tej grupie. Przecież wykazywaliśmy zainteresowanie Twoją nauką. Nie mówiliśmy nie, podobało nam się to, co było głoszone, to, co było czytane. Nawet nam się podobało Twoja postawa, Panie Jezu, odnośnie wielu rzeczy. W wielu kwestiach miałeś rację. Może nawet podpisujemy się pod tym. Znamy się na płaszczyźnie towarzyskiej, więc jak możesz mówić, że nas nie znasz? Czy któregoś dnia wielu ludzi będzie się zastanawiało, jak to? Chodziliśmy na Radosnej, czy do jakiegoś innego zboru. Jak możesz powiedzieć, że nas nie znasz? Jaki szok nastąpi, gdy któregoś dnia wielu ludzi będzie walić w zamknięte drzwi, przekonani, że to wystarczy, że byli religijni, że to wystarczy, że wychowali się w domach chrześcijańskich,
że wystarczy, że nie zaprzeczali słowom Jezusa, a może nawet zgadzali się z tym, co mówił, jak wielu będzie zaskoczonych, że nie wystarczy, że byli dobrzy, że to nie wystarczy, że nie byli na nie, że nie krzywdzili nikogo. Jeszcze inni powiedzą, że byli na listach członków w kościołach i nie powiem o innych kościołach, ewangelicznych, protestanckich. Od zawsze tam byli, od zawsze się zgadzali, uczestniczyli w tym, co trzeba było, chodzili na nabożeństwa, ale mogą znaleźć się po drugiej stronie drzwi, bo ich relacja, ich więź z Chrystusem to była tylko koleżeńska znajomość. To znaczy, znam kogoś takiego, że jest, ale nic więcej mnie z nim nie wiąże. Wiecie, wiele możemy mieć znajomości, ale z Chrystusem to nie jest znajomość. On często mówi o tej więzi naszej w kategoriach przyjaźni. A przyjaźń wymaga, że tak powiem, obustronnej relacji. Wymaga tego, że to jest działanie w jedną stronę i w drugą stronę. To jest działanie Chrystusa w naszą stronę i nas, nasze działanie w kierunku Chrystusa. Niektórzy twierdzą i myślą często, że moja babka była protestantką, matka była i teraz ja jestem protestantem. Jednak Jezus nie zapyta nas na liście, jakiego kościoła jesteś, lecz czy go poznaliśmy naprawdę, czy on jest naszym Zbawicielem, naszym Panem i jest naszym przyjacielem i czy my jesteśmy jego uczniami, jego naśladowcami. Nie czy mamy etykietę ucznia, naśladowca, ale czy nimi jesteśmy. Czy jesteśmy tylko dobrymi znajomymi, po prostu znajomymi. Pamiętam, to było wiele lat temu, jako lider młodzieżowy wyjechaliśmy z młodzieżą do Wisły. Wiecie, to są kręgi typowo protestanckie, tam jest wiele kościołów luterańskich. I spaliśmy w jednym takim, wynajmowaliśmy w jednym takim domu ewangelicznym i wszystko było poprawnie. Leżała tam Biblia, leżały czasami czasopisma jakieś chrześcijańskie, ale z któregoś dnia doszło do takiej sytuacji dość napięciowej. No trochę my jako młodzi ludzie nie pomyśleliśmy i zjeżdżaliśmy z takiej drogi, no tam czym się dało się wtedy zjeżdżało, fajnie było. Ale nie pomyśleliśmy, że ludzie, którzy tam mieszkają tą drogą muszą wjeżdżać. No i jak to tam, wiecie, nie myśli się, to się ją trochę wyślizgało. I ci wierzący ludzie, u których niby wierzący ludzie, przepraszam za słowo, że powiem niby, kiedy nie mogli wyjechać, jak wyskoczyli i zaczęli mówić do nas językiem, który używa się po prostu brudnym językiem tego świata, to powiem wam, ja wtedy pierwszy raz w życiu zrozumiałem, że można mieć zwykłą etykietę, że jestem protestantem. Ale język, sposób zachowania, reakcja tego absolutnie nie pokazywały. Ktoś powie, no to była taka sytuacja. Nie, ona naprawdę nie była, to nie była sytuacja, w której ktoś musiał w taki sposób się zachować. To nie była sytuacja życia, śmierci, jakiejś tragedii. To była zwykła sytuacja. Ale tak naprawdę wyszło wszystko to, że naprawdę można być tylko religijnym i mówić słowo Jezus, mówić, że się w Niego wierzy, ale to nie musi mieć żadnego przełożenia na nasze życie. Znać Jezusa to nie jest facebookowa znajomość. Wiecie, to wiecie, jak to działa, tak? Jednego przyjmiesz do grona znajomych, zaraz jest cała lista różnych innych znajomych, których pierwszy raz w życiu na oczy widzisz. No, ale sobie myślisz, fajnie jest mieć dużo znajomych, więc sobie klikasz i masz kolejnych znajomych, o których nawet pojęcia nie masz. No, może nawet czasami musisz się wstydzić tego, co udostępniają, bo czasami to, co udostępniają ludzie, czasami nawet wierzący, to jest trochę żenujące, ale tak jest. Wiecie, ale znajomość z Chrystusem, więź z Chrystusem to nie Facebook. To nie znajomość, że kliknę sobie i kogoś lubię lub nie lubię. Czyjąś opinię lubię lub nie lubię. Dam lajka lub nie dam lajka. Więź z Chrystusem to jest coś głębiej. To kiedy On coś mówi, to jest po prostu prawdą, którą muszę zastosować w swoim życiu, ponieważ jestem Jego naśladowcą, a On jest moim Panem. To nie jest kwestia, że ja tutaj zrobię lajka lub nie zrobię lajka. Że to jest mój lepszy znajomy lub gorszy znajomy. Facebookowe znajomości są bardzo płytkie. To nie są żadne więzi. To jest nic. Niestety wielu ludzi z tego uczyniło jakiś fundament swojego życia. Czy cię lubią, czy polubią twoje posty, czy kochają twoje wypowiedzi. Kiedy patrzysz na statystyki, ilu ludzi cię widzi, ilu słucha, ilu udostępnia, czujesz się dumny i czujesz się niesamowity, bo to buduje twoje ego. Ale to nie z Jezusem. Więź z Jezusem to jest coś znacznie, znacznie głębszego. To nie jest facebookowa znajomość. To nie jest tylko płytka znajomość. Jezus nigdy do tego nas nie wzywał i nigdy tego nie oczekiwał. Nie możesz traktować Jezusa jak Facebook, do którego od czasu do czasu zajrzysz i popatrzysz, co się dzieje. Co się dzieje w życiu innych ludzi. Jezus mówi, starajcie się usilnie wejść przez wąską bramę.
Słowo starajcie się, to greckie słowo agnodzeste, oznacza agonię, staranie się usilne. Jest to tak ogromna walka, że wręcz prowadzi do pewnego rodzaju, moglibyśmy powiedzieć, agonii duszy i ducha. Jezus mówi, to jest pewna walka, pewna ciasna brama, ciasna szczelina, przez którą musisz się przepchać, żeby wejść tam, gdzie jest tam, gdzie jest niebo, tam, gdzie jest ta uczta. Życie chrześcijańskie jest wyzwaniem, jest walką. Nigdy Jezusowi nie chodziło tylko o to, żeby wyznać na zasadzie, to Jezus jest moim Panem. I ktoś to wyznaje i dalej żyje jak żył. Nigdy to nie jest uczniostwo, nigdy to nie jest naśladowanie Pana Jezusa. Słowo, zdanie Jezus jest Panem nie jest talizmanem. Ono powinno wyrażać i wypływać z głębokiej wiary człowieka, ze zrozumienia jego grzeszności. To, że rozumie, że jestem grzesznikiem, to, że rozumie, że ciąży nade mną gniew Boży i że moje życie jest po prostu skazane na gniew Pana Boga i jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus. To jest ciasna brama. To znaczy, że nie będę szedł autostradą chrześcijaństwa dzisiejszego, alleluja i do przodu, wszystko mi wolno, ale będę szukał tego, co Chrystus naprawdę oczekuje ode mnie w moim życiu. I nie będę mówił, że inni coś robią, to dlatego ja też mogę robić. Wielu wierzących mi często to mówi, a inni też tak robią. Nie interesuje mnie to, co robią inni. Interesuje mnie to, co oczekuje ode mnie Jezus Chrystus. Jeśli On mi mówi, że mam czegoś nie robić, a inni to robią, to znaczy, że to oni grzeszą wobec Chrystusa. Ja chcę robić to, co Chrystus oczekuje ode mnie. Kiedy czytam Słowo Boże, to nie chcę myśleć w kategoriach osądzania innych, że inni czegoś nie robią, ale chcę myśleć w kategoriach, czy ja to robię. Czy robię to, czego oczekuje ode mnie Chrystus. Bo wąska jest brama. Wielu ludzi zgadza się z tym, co mówi Jezus. Wielu ludzi jest prześwięcie przeświadczonych, że chodząc nawet do ewangelicznego kościoła, są zbawionymi, bo do niego chodzą. Ale zbawiony człowiek jest tylko w Jezusie Chrystusie, tylko poprzez pokutę i upamiętanie, a to wiąże się ze zmianą życia. Życie takiego człowieka nigdy nie jest takie samo. To wiąże się z byciem naśladowcą Pana Jezusa, czyli liczę się z Jego zdaniem i z tym, co On mówi. I to nie jest kwestia lubię, nie lubię, biorę, nie biorę, podoba mi się, czym się nie podoba, tylko po prostu jestem posłuszny. To się wiąże z posłuszeństwem, z poświęceniem. William Barclay napisał takie oto kilka słów odnośnie tego poświęcenia. Życie chrześcijańskie jest podobne do wspinania się na szczyt góry, który nigdy nie zostanie osiągnięty. To jest droga, w której rzeczywiście idziemy. Ktoś tak powiedział o dwóch wspinaczach, którzy zginęli pod Everestem. Po raz ostatni widziano ich, jak wspinali się na szczyt. Na grobowcu pewnego alpinisty napisano: zginął w czasie wspinaczki. Życie chrześcijańskie jest ciągłą wspinaczką, ciągłym posuwaniem się do przodu. Bracia, siostry, ja nie mówię o tym, dlatego że chcę wątpliwość zasiać w naszych sercach, albo że chciałbym podważać to, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy zbawieni. Absolutnie nigdy do czegoś takiego bym się nie posunął, ale zdaję sobie sprawę, że nie może być życia prawdziwego chrześcijańskiego bez posuwania się do przodu. I to jest ważne, żebyśmy znali odpowiedź na to pytanie, dzisiaj, czy posuwam się do przodu? Czy wchodzę przez ciasną bramę, czy raczej jestem człowiekiem, który szuka po prostu ciągle skrótów i łatwego życia? Łatwego życia, aby obchodzić Boże Słowo, łatwego życia, aby obchodzić Boże przykazania, łatwego życia, aby trzymać się tego z Biblii, co mi pasuje, odrzucając to, co jest dla mnie niewygodnie. Czy życie chrześcijańskie naśladowcy Jezusa nie jest wspinaczką na szczyt? Tak, jesteśmy ułomni, tak. Ciągle grzeszymy, tak, upadamy. Jeśli ktoś myśli, że On jest tak święty, że Jego to nie dotyczy, to przepraszam Cię, ale ja Tobie nie wierzę. Wszyscy upadamy, wszyscy mamy swoje grzechy. Każdego dnia większe, mniejsze, które nam się przydarzają. Mamy tron łaski, do którego możemy przychodzić. Mamy Chrystusa, który nam przebacza i powinniśmy do Niego przychodzić, prosić o przebaczenie i to jest prawdą. Tak, to jest szczyt, że nigdy na ziemi tu nie będziemy doskonali. Absolutnie, ani Ty, ani ja nie będziemy, ale to jest kierunek, do którego powinniśmy dążyć, do doskonałości, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, do świętości, bo Bóg jest święty. Nie dlatego, że ktoś mnie złapie i ktoś mi powie, że nie jestem święty, ale dlatego, że Bóg jest święty. To jest nasza miara. Tak, to jest droga na szczyt, której prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy tutaj na ziemi, ale droga, w której możemy zginąć, być pełni poświęcenia i znaleźć się tam w niebie. I słuchajcie, nie po tej stronie, żeby trzaskać się do drzwi, przecież, Panie, to jest niemożliwe.
tylko żeby siedzieć przy stole razem z Nim, żeby to było dla nas możliwe. Więc tragedią jest to, kiedy czytam ten tekst i tam jest napisane, będziecie widzieć Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale nie będziecie razem z nimi przy stole. Szok. Być może, to jest pytanie, czy Jezus jest twoim Panem, decydentem w twoim życiu, czy to On decyduje, co jest dobre, co złe w twoim życiu, czy może jest tylko z dobrym znajomym, którego szanujesz, ale i tak masz swoje zdanie i nikt ci nie będzie mówił, jak masz żyć i co masz robić. No, obawiam się, że to jest bardzo krótkowzroczne myślenie. Jan w Ewangelii Jana, Pan Jezus w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, 14 wierszu powiedział takie słowa i ja wierzę w moc tych słów. Jezus powiedział tak, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz, znam swoje owce i co? A owce nie mają pojęcia, kto je prowadzi. Nie, a one mnie znają. Nieco dalej, w 27 wierszu czytamy, zobaczcie, to jest bardzo ważne, bo to jest o tobie i o mnie. Owce mojego głosu słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Więc my ciągle musimy słyszeć głos naszego pasterza, głos Jezusa Chrystusa, głos, który wypływa z Słowa Bożego, głos, który dzisiaj jest głosem Ducha Świętego w nas. Owce mojego głosu słuchają, znam je, a one idą za mną. To znaczy możesz słuchać i nic nie robić, wtedy jest problem, ale kiedy słuchasz i idziesz za tym głosem, to idziesz za Jezusem. I Jezus mówi dalej, i ja daję im żywot wieczny i nie zginą na wieki. Nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Więc jak długo słucham Jezusa, jak długo idę za Nim, jak długo jestem Mu posłuszny, nic nie wydrze mnie z Jego ręki. On daje mi zbawienie. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, nikt nie może ich wydrzeć z mojej ręki. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że człowiek wierzący jest bezpieczny w Chrystusie. Ale kto to jest? Tylko ktoś, kto podnosi rękę, a dalej żyje swoim życiem? Nie. Musisz słyszeć głos Jezusa, musisz Go rozpoznawać, musisz za Nim iść. Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, przestrzegać będziecie moich przykazań. On nie powiedział, że to będzie sfera emocji, jak pięknie będziemy śpiewać i jak piękne będziemy śpiewać Mu pieśni i jak piękne będzie nasze mówienie o Nim, nasze wyrażanie się na temat Jego samego, ale On powiedział, to miłość wyraża się poprzez posłuszeństwo, nie inaczej. Jezus mówi, że On zna swoje owce i że one Go znają i tak to działa. Czy znasz głos pasterza? Czy naprawdę znasz głos Jezusa? Czy idziesz za Nim? Czy to jest tylko dla Ciebie jakaś przenośnia bez znaczenia religijnych ludzi? Bo to dla wielu dzisiaj może to znaczyć, tak? Wyznaj, uwierz. Dajemy taką czasami Ewangelię, której nie mówimy, że to jest cena, że to jest koszt, że to jest niesienie krzyża, że to jest umartwianie samego siebie, że to jest zewlekanie starego człowieka. No, o tym wszystkim mówi Boże Słowo. Ludzie na zewnątrz, wielu będzie się czuło jako dobrych, będą się czuli jako dobrzy znajomi Jezusa, ale nigdy nie poznali Go, aby znać Jego głos. Kiedy znasz ten głos, jesteś na dobrej drodze. Sam Jezus powiedział, wtedy znowu powiedział, 10 rozdział Jana, 7 wiersz, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Jezus jest drzwiami. I nikt i nic innego tymi drzwiami być nie może. Żadna religia, żadna denominacja, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, jakiekolwiek byśmy tutaj sobie religie nie wymienili, te tak zwane chrześcijańskie i nie ma żadnej innej możliwości. Nie ma żadnego człowieka, przez którego moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Jezus Chrystus. Nie ma żadnego innego Boga, który jest w stanie nam dać zbawienie, jak tylko ten prawdziwy, który daje nam życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Żadna religia nie jest drzwiami sama w sobie. Tylko żywy Jezus i tylko w Nim człowiek może być zbawiony. Każda nauka, która mówi, że Jezus plus jakieś inne warunki, by być zbawiony, po prostu z gruntu jest fałszywa. Więc znowu nie mamy wielu dróg, które prowadzą do tego samego Boga. Nie mamy wielu bogów. Jest tylko jeden, w którego albo wierzysz, albo którego odrzucasz. Nie ma wielu prawd. Jest tylko jedna. Albo ją przyjmujesz, albo ją odrzucasz. Nie ma różnych odcieni prawd, bo to już samo w sobie jest sprzeczne w sobie. Nie ma wielu prawd. Jest tylko jedna. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jak tylko przeze mnie. Jak długo będziemy tylko patrzeć w kategoriach
pójścia tą szeroką drogą, jak w Ewangelii Mateusza jest to opisane, jak długo będziemy szukać szerokich drzwi, tak długo będziemy stać na zewnątrz i nie wiemy, że co się stanie, znaczy wiemy, co się stanie któregoś dnia, kiedy drzwi zostaną zamknięte. Po prostu człowiek taki będzie na zewnątrz. A tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to jest prawdziwa tragedia. Być tak blisko szczytu, tak blisko prawdy, tak blisko zbawienia i nigdy tego nie dostrzec. Wiecie, wielu ludzi siada w kościołach, również w naszym kościele, wielu ludzi słucha Ewangelii od lat i nigdy nie podjęło jakiejkolwiek decyzji. Zawsze mają swoją filozofię myślenia. Może ty dzisiaj siedzisz i dalej myślisz, a co tam mi pastor będzie mówił? To nie ja mówię dzisiaj, to czytam w Bożym Słowie, mogę tylko tyle powiedzieć, co mówi Boże Słowo. To jest prawdziwa tragedia, że któregoś dnia przy tym Bożym stole zasiądą pokolenia ludzi, może twoje dzieci, może kolejne pokolenia, zasiądzie Abraham, Izaak, Jakub, prorocy, naprawdę dostojni goście, a ty będziesz mógł to widzieć i nigdy nie będziesz mógł w tym uczestniczyć. Będzie taka impreza, taka uczta w niebie, gdzie ci wszyscy ludzie, o których dzisiaj czytamy na kartach Starego i Nowego Testamentu, tam będą. A czy my tam będziemy? Czy ty tam będziesz? Jak wielu ludzi żałuje i zgrzyta zębami, że kiedyś podjęli złe decyzje. Wiecie, to są takie złe decyzje, których nie ma odwrotu. Pakujesz się w długi, pakujesz się w problemy, marnujesz, rujnujesz swoje życie i kiedy patrzysz na to, co zrobiłeś, jak głupio postąpiłeś i wiesz, że zrujnowałeś swoje życie bezpowrotnie, to jest ten moment, w którym zgrzytasz zębami. I to będzie ten moment, gdzie wielu ludzi będzie wiedziało już na 100%, że bezpowrotnie zmarnowali swoją okazję. To jest jeszcze nic. W porównaniu z tym, gdy któregoś dnia być może ktoś dzisiaj słuchający od lat tych słów, który nigdy nie poszedł za Jezusem, lecz umieścił go tylko w rubryce dobry znajomy, fajny kościół, od czasu do czasu lubię być tam, lubię posłuchać, poczytać, od czasu do czasu nawet mówię, że Biblię poczytasz, może nawet się pomodlisz, ale to jest niewystarczające. Co z Jezusem w twoim życiu? Wielu będzie chciało, ale wiecie, chcieć to za mało. Ludzie mówią, ja bym chciał i nie robią nic, by to się stało ich udziałem. Jezus nie stwarza żadnej drogi, która jest nie do pokonania. On mówi, że człowiek musi pokutować ze swoich grzechów, musi zrozumieć swój grzech, musi uwierzyć w Niego, oddać Jemu swoje życie, po prostu pokutować, prosić o wybaczenie swoich grzechów i Jezus musi stać się Jego Panem, a On da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Nie da się być dzieckiem Bożym, nie rozumiejąc swojej grzeszności. Nie da się iść za Jezusem i w tym pojęciu takim, tylko wszystko będzie fajnie, takiego chrześcijaństwa fun. Jest fajnie, jest super zabawa, nic mnie to nie kosztuje, nie muszę się umartwiać, nie muszę nic zmieniać. Jestem zbawiony, mam bilet do nieba. Tak nie jest. Jeśli się przyjrzycie, to wiele nauk Pana Jezusa jest ciągłym wezwaniem dla człowieka, aby mógł naprawdę być zbawionym, bo Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. On nie ma upodobania w twojej czy mojej śmierci. Jemu wcale nie sprawia frajdy to, że któregoś dnia po tej drugiej stronie znajdą się ludzie, którzy będą walić do drzwi i tak naprawdę zaprzepaszczą swoją szansę. On przyszedł, by zbawić tych, którzy są zgubieni i czy my w to po prostu wierzymy. Tam będą przychodzić ludzie z czterech stron świata, różnych kultur, różnych języków. Będą zasiadać przy tym stole właśnie dlatego, że Jezus dla nich stał się wąską bramą. Właśnie dlatego, że wykorzystali tą szansę, którą dał im Jezus. Wąska brama, tak jak powiedziałem na początku, ona jest wąska. Jest określona. Tam nie ma różnego zrozumienia Jezusa. Tam jest tylko jeden właściwy pogląd na Jezusa. Tam albo znasz Jego głos i podążasz za Nim, albo Go nie znasz. Tam nie ma wielu możliwości. Tam kluczem do drzwi nie jest nic innego jak krzyż Chrystusa, na którym skonał Ten, który oddał swoje życie za owce, swoje życie za każdego z nas. Bez krzyża nie ma zbawienia. Nie można obejść krzyża. Jezus nie przyszedł po to, żeby nas uzdrawiać. Dzisiaj się jakby często tą Ewangelię tak przedstawia. Przyjdź do Jezusa, będziesz uzdrowiony. Przyjdź do Jezusa, On twoje życie naprawi. Przyjdź do Jezusa, ja to się śmieję czasami, przepraszam za to. On zapłaci twoje rachunki. On da ci lepszą pracę. On sprawi, że będą cię lepiej kochać. Wiecie, to nie jest prawdą. Tak, Pan Jezus uzdrawiał. Tak, Pan Jezus uwalniał. Ale to nigdy samym sobie nie było celem. Celem było to, aby człowiek był zbawiony, aby mógł doświadczyć odpuszczenia swoich grzechów, aby mógł zrozumieć swoją grzeszność. I często czytamy, że ktoś został uzdrowiony, uwolniony nie tylko z jego choroby, ale i z jego grzechu.
Jezus nie przyszedł poprawiać ludziom samopoczucia. Nie chce być dobrym znajomym facebookowym. On chce być wszystkim dla nas i w naszym życiu. I to jest wąska brama. Tam nie ma innych idei. Tam nie ma innych poglądów, które się prześlizgną. Tam jest jeden prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus i Duch Święty. Tak Jezus o tym mówi, kiedy czytam tą historię. Wielu czy wielu będzie zbawionych, a czy wielu naprawdę chce wejść przez wąską bramę? Oto pierwsi, Jezus mówi, będą ostatnimi. Bóg jeszcze nie zakończył historii Izraela, ale dzisiaj ważne jest to, byśmy my znali odpowiedź, kim dla nas jest Jezus. Czy to tylko znajomy, czy to jest Twój Pan i to jest Twój Zbawiciel? A czy Go naśladujesz, to Ty dobrze wiesz, każdego dnia jak żyjesz, jak postępujesz. I tu nie chodzi o uczynkowość, zrozumcie mnie dobrze. To nie chodzi, że wypiszesz sobie 10 przykazań i teraz starasz się usilnie, żeby każdego dnia żadnego z nich nie złamać. Nie, nie. To, że czytasz Słowo Boże codziennie i rozmawiasz z Jezusem, a On cię zachęca, ale On cię też koryguje i pokazuje ci, co jeszcze w twoim życiu wymaga zmiany i ty to czynisz, ty podążasz, ty chcesz być wykonawcą Słowa. Wielu ludzi będzie chciało wejść, ale nie będą mogli, bo nie chcą zapłacić ceny, bo w ich mniemaniu zbyt wiele mają do stracenia. Bo w ich mniemaniu dobrze jest być cool i fan, chrześcijaństwo cool i fan, jest całkiem fajnie, nie musimy się spalać, to jest zakon, a łaska sprawia, że my możemy żyć jak chcemy, być radośni w taki płytki sposób. Wiecie, był kiedyś taki człowiek, bogaty młodzieniec, tak go znamy. Był mega religijny, ale nie był gotowy sprzedać tego, co ma i rozdać ubogim, a to jest to, co Jezus od niego wymagał. Powiedział, sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim i to były schody nie do pokonania dla niego. Uczniowie, kiedy widzą tą jego religijność, tego młodego człowieka, oni byli pod wielkim wrażeniem. Ale co Pan Jezus, czy to na Panu Jezusie zrobiło tak ogromne wrażenie, że On przestrzegał przykazań? Nie, na Panu Jezusie to nie zrobiło wrażenia, bo wiedział, co jest w Jego sercu. Wiecie, tylko Jezus wie, co jest w Twoim i moim sercu. Przed ludźmi możemy udawać, możemy układać, zakładać maski, jak chcemy, ale Jezus wie, co jest w naszych sercach. I On nie oszukuje ludzi. Jezus nie oszukuje ludzi. On pokazuje, gdzie jest Jego skarb. Kiedy uczniowie zobaczyli, że ten bogaty młodzieniec zostaje, odchodzi sam, no można powiedzieć, nie zostaje odprawiony, on odchodzi sam, odwraca się napięcie i odchodzi zasmucony, to zadają to samo pytanie, to kto może być zbawiony? Wiecie, bogaty młodzieniec byłby jednym z tych, który stałby przed drzwiami i pukał, Panie, no przecież. Tak, droga za Jezusem jest wąska, to droga wiary, to droga poświęcenia, oddania, wyrzeczenia się siebie samego i niewielu ją znajduje, bo niewielu jest gotowych zapłacić tę cenę. Rezygnacji, umartwiania ciała, rezygnacji z tego, co jest dla nas pewnym komfortem, pewną przyjemnością, bo lubimy żyć dla siebie. Dzisiaj chrześcijaństwo dla wielu stało się taką tanią rozrywką, gdzie mogą dawać swoje lajki, a słowa Chrystusa są opcją, nie rozkazem. Myślę, że jeśli ludzie tego nie zrozumieją, wielu z nich minie wspaniała uczta. Ja się cieszę na samą myśl, że któregoś dnia w niebie będzie ten zastawiony stół, w którym będziemy mogli się znaleźć i znajdujemy się tam poprzez Jezusa Chrystusa. Spotkamy się z tymi niezwykłymi osobistościami i z osobą samego Jezusa. I dla Jezusa to jest ważne, skoro On w tych Ewangeliach ciągle o tym powtarza. Zauważcie, że to już jest któreś kazanie z Ewangelii Łukasza, które ciągle kieruje na naszą pewność zbawienia. Dlaczego? Bo Jezus idzie na krzyż i On to, co chce, aby człowiek zrozumiał, to fakt, że On jest Jego Zbawicielem. Łukasz dalej pisze, przeczytamy to, bo myślę, że to jest ważne w tym kontekście. W tym czasie przybyli niektórzy z faryzeuszy, mówiąc do Niego, wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do nich, idźcie, powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony, dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom pusty zostanie. Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, których przychodzi w imieniu pański. I dla mnie ten obraz jest bardzo ważny. Oto nadejdzie dzień, gdy drzwi i dostęp do królestwa zostaną zamknięte. Teraz widzimy w tej historii Heroda, który nie jest zwolennikiem Jezusa, absolutnie nie jest. Chce go zabić, nie jest zainteresowany zbawieniem, ani tym, co Jezus ma do powiedzenia na ten temat. A Jezus mówi, powiedzcie temu lisowi, i to są mocne słowa, to Jezus mówi, mocne słowa Mesjasza, który czyni dobrze, daje wolność opętanym, uzdrawia chorych,
daje świadectwo Bożej miłości, Jezus nie bał się Heroda. Bo kim był ten pełen zepsucia człowiek w porównaniu z naszym Panem? Jezus wiedział, że Jego śmierć nie stąpi z rąk jakiegoś Heroda, lecz z rąk tych, którzy, z tych, których przyszedł zbawić. Przyszedł do tych, którzy byli Jego własnością. Jerozolima była miejscem przeznaczenia. Spójrz przez chwilę na Boże serce, które widzimy w 34 wierszu. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ile to razy chciałem Cię zgromadzić, dzieci Twoje, jak kokosz gromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Nie chcieliście. Ile razy sobie myślę, Bóg chce zebrać jak kokosz ludzi, którzy są pośród nas, a może wielu z Was, wielu z nas, którzy chodzimy do kościoła ewangelicznego, ale nie chcieliśmy. To nie Bóg zaniechał, by odmienić los człowieka. To ludzie nie chcieli i nie chcą być schowani pod skrzydłami Bożymi. Wielu ludzi będzie dobijać się do drzwi i to nie Bóg jest zły. Niektórzy ludzie mówią, jak Bóg, który z miłością mógłby wysłać człowieka do piekła? Jak Bóg, który z miłością może czynić to i to? Może dzisiaj wielu ludzi mówi, jak Bóg, który z miłością mógłby dopuścić, że tylu ludzi umiera na koronawirusa? Wiecie, ale to nie jest kwestia tego, że to Bóg coś zrobił nie tak. To jest kwestia tego, że my nigdy nie złapaliśmy się tej obietnicy, którą Bóg nam dał. To my nie wpuszczamy Boga do naszego życia, a nie, to nie jest tak, że to Bóg nie chce wejść. To my Boga nie wpuszczamy do naszego, jako ludzie, do naszego życia. To my nie chcemy wejść przez wąską bramę, którą Jezus daje nam w swojej osobie. Ci Izraelici odrzucali Boga wielokrotnie. A Bóg uszanował ich decyzję. I powiem wam, to jest dla mnie niesamowite. Ja wiem, że dyskusja o wolnej woli człowieka wciąż trwa. Ja widzę w Bożym Słowie, że Bóg szanuje wolę człowieka. Izraelici powiedzieli, nie, my nie chcemy. I Bóg to uszanował. Bóg dzisiaj szanuje twoją decyzję. Bóg szanuje twoją decyzję, nawet jeśli go odrzucasz. Oto ich dom, Jerozolima, stolica króla, którego nie rozpoznali, zostaje pusta. Pusta aż do dnia, gdy powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nasz Pan oddał swoje życie na krzyżu również za Żydów, aby któregoś dnia oni mogli dojść do skruchy i wiecie, nadejdzie czas, skończą się czasy pogan i Pan Bóg jeszcze ześle swoją łaskę i zsyła swoją łaskę już na wielu Żydów, którzy muszą się nawrócić i się nawracają. I będzie taki czas, kiedy Bóg da jeszcze szansę zbawienia. Żydzi nie są zbawieni dlatego, że są Żydami. Oni muszą uznać Mesjasza i pójść do zbawienia przez krzyż, jak każdy człowiek. Każdy jeden na obliczu ziemi. Ale Bóg da im jeszcze czas skruchy i wyznać, że Jezus jest tym, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale póki co ich stolica została pusta, potem zburzona. Dlaczego? Bo nie rozpoznali nadejścia, przyjścia tego, który przyszedł, Mesjasza. Wybrali. My dzisiaj też wybieramy. Bracie, siostro, czy w Bogu czy Bogu dzisiaj nie należy się chwała za Jego miłość? Nie mówmy, że Bóg nie jest miłością. Że On jest taki straszny, bo On mówi, że On jest jak kokosz, który chce zebrać pisklęta pod swoje skrzydła. Bóg chce, aby człowiek mógł być bezpieczny pod Jego skrzydłami. Bóg chce, abyśmy mogli być bezpieczni w Nim. Abyśmy mogli zasiąść przy Bożym stole, tam z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Ekstra będzie, to naprawdę będzie coś niesamowitego. Drogi przyjacielu, drzwi jeszcze nie zostały zamknięte, bo dzisiaj mogę Ci o tym mówić. Apostoł Paweł mówi, że oto dzisiaj jest dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie zmarnuj tej możliwości, abyś któregoś dnia nie musiał zgrzytać zębami. Niektórzy mają taki humor, że się nie martwią, bo oni już zębów mieć nie będą. To nie o to chodzi. To będzie straszne być tak blisko, a zarazem tak daleko. Nie zmarnujmy tej możliwości, abyśmy któregoś dnia nie musieli tego przeżyć. Przeżyć tragedii związaną z odrzuceniem Jezusa. On wciąż wyciąga dzisiaj do Ciebie rękę. Czy wyciągnie za tydzień, czy jutro, ja nie mam bladego pojęcia. Wejdź przez wąską bramę, zostaw wszystko, co nie pozwala Ci się tam dostać. Wąska brama nie pozwala zabrać z sobą nic. Nic nie jest tak cenne, by nie było warte zostawienia tego na zewnątrz dla Jezusa i wejść przez wąską bramę, którą jest On sam. Bracie, siostro, jeśli to uczyniłeś, wszedłeś przez wąską bramę, jeśli odnalazłeś, to chwała Bogu za to. Żyj i żyj takim życiem, żyj życiem uświęconym, podążaj za Chrystusem i trzymaj się tej. Dla mnie to jest niesamowita pociecha i nadzieja. Jesteśmy coraz bliżej dnia,
w którym zasiądziemy przy stole z tymi wszystkimi wybitnymi, zacnymi, bogobojnymi ludźmi, o których czytamy na kartach Bożego Słowa. To będzie coś niesamowitego. To będzie jedno z tych spotkań, które nie ma sobie równych i nigdy nie miało tutaj na tym świecie. I znajdziemy się tam. Ale jeśli nie jesteś pewny, jeśli myślisz, że wystarczy to, że ty słuchasz, że chodzisz w tłumie, ale nigdy nie uczyniłeś Jezusa, nigdy nie pozwoliłeś Mu, aby On stał się twoim Zbawicielem i twoim Panem i tak naprawdę ciągle kierujesz swoim życiem, ciągle nie uznajesz swojej grzeszności, to, że nie jesteś grzesznikiem, jesteś po prostu ułomnym człowiekiem. Nie, jesteś grzesznikiem. To nie jest kwestia ułomności. Jesteś grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia i twoim jedynym ratunkiem jest Chrystus. Popełniłeś grzechy, które oddzielają cię od Boga i twoim jedynym ratunkiem jest Chrystus. Potrzebujesz wyznać i uznać, Panie, uznaję każdy mój grzech, a nawet wymienić te grzechy po imieniu, abyśmy mieli głęboką świadomość tego, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Jeśli tego nigdy nie zrobiłeś, to zachęcam cię dzisiaj. Tam, gdzie jesteś w swoim domu, to nie trzeba, tu nie ma jakichś specjalnych procedur, które trzeba wykonać. To trzeba po prostu przyjść do Boga i powiedzieć, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia. Panie, bo Ty znasz moje grzechy i ta lista pewnie nie jest krótka, ale możesz o niej pogadać z Twoim Bogiem. Potrzebuję Ciebie, zbaw mnie. Napełnij mnie swoim Duchem Świętym, obdarz mnie Duchem Świętym, abym mógł być Twoim dzieckiem, abym mógł być schroniony pod Twoimi skrzydłami. Ja wierzę, że to jest dzisiaj czas łaski, czas zbawienia również dla Ciebie. Tak, jak powiedziałem na początku, nie lubię ciasnych miejsc i droga za Jezusem nie jest prosta, ale chcę Ci powiedzieć, że jest warta wszystkiego. I to jest jedno z tych miejsc, co do których jestem gotowy na wszelkie poświęcenie, aby znaleźć się w tym pięknym, niesamowitym miejscu, którym obiecuje nam Jezus.